Panie prezydencie, raz jeszcze chciałem powiedzieć, z nami są przedstawiciele Polskiego Czerwonego Krzyża, Caritasu, organizacji harcerskich, a więc przedstawiciele przede wszystkim środowisk wolontariackich zaangażowanych w walkę z koronawirusem. Dla Państwa wiadomości to jest pierwsze spotkanie z cyklu, który Pan Prezydent zainicjował. Jesteśmy po 12 miesiącach walki z koronawirusem. To jest taki moment na podsumowania, na wyciągnięcie wniosków wcale nie na przyszłość, tylko na bieżące, najbliższe dni, bo niestety mamy do czynienia cały czas z pandemią. Jeszcze raz chciałbym podziękować za przybycie zaproszonych i oddaję głos Panu Prezydentowi. Bardzo proszę, Panie Prezydencie. Dzień dobry, witam wszystkich szanownych Państwa, witam druhny, witam druhów. Bardzo dziękuję za przybycie. Tak, są przedstawiciele organizacji harcerskich, są przedstawiciele Polskiego Czerwonego Krzyża i Caritas, tych organizacji, które były przez już prawie cały rok zaangażowane w walkę z pandemią koronawirusa. Nie jest to moje pierwsze spotkanie, przynajmniej z częścią z Państwa, bo z przedstawicielami organizacji harcerskich na przykład spotkałem się jeszcze w marcu zeszłego roku, a więc na samym, można powiedzieć, początku pandemii. Wtedy jako ten, który jest, no, ma pod swoją pieczą prezydencką polskie harcerstwo, apelowałem właśnie do szefostwa organizacji harcerskich i skautowych w naszym kraju o to, aby zaangażowali się i zaangażowali młodzież, zwłaszcza starszą młodzież, w akcję pomocy. Mówiliśmy wtedy przede wszystkim o pomocy osobom starszym, o pomocy seniorom, wszystkim tym, którzy znajdowali się na kwarantannie, wszystkim tym, których tą pomoc było stosunkowo łatwo nieść od strony, powiedzmy, technicznej, natomiast którzy tej pomocy rzeczywiście bardzo potrzebowali. Mówiliśmy wtedy o dostarczaniu zakupów, o różnych innych formach pomocy, generalnie o tym, żeby czuwać nad nimi, ale chcę powiedzieć z wielką satysfakcją, że właśnie harcerze w bardzo różnych formach przez cały ten rok w pomoc się włączali, wiem o tym. I dlatego dzisiejsze spotkanie, po pierwsze po to, żeby podziękować wszystkim Państwu, wszystkim organizacjom harcerskim, skautowym, Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, Caritas Polska za to ogromne zaangażowanie, za wielkie serce, które było włożone w pomoc, w tą właśnie solidarność w pandemii koronawirusa w tym czasie roku, kiedy mieliśmy taki czas, trzeba powiedzieć, próby pokazującej, czy ta solidarność nasza, legendarna, którą tyle razy się szczycimy w Europie i na świecie, że kiedyś stworzyliśmy ją, przybrała postać wielkiego ruchu społecznego, związku zawodowego, Solidarność, który wyprowadził nas przecież zza żelaznej kurtyny, która w związku z tym jest naszą dumą, czy ona działa, czy Polacy rzeczywiście są solidarni, czy też byli solidarni tylko przez moment. W moim przekonaniu pandemia koronawirusa pokazuje, że Polacy są solidarni, przynajmniej w absolutnej swojej większości, a co przede wszystkim mnie ogromnie cieszy, bardzo wiele solidarności i takiego po prostu, takiego ludzkiego ciepła, takiej wrażliwości i empatii pokazali ludzie młodzi. Za co mnie ogromnie cieszy i w dzisiejszych czasach, kiedy bardzo często mówi się o znieczuleniu, o tym, że liczy się tylko pieniądz, że człowiek nie zwraca uwagi na drugiego człowieka, to co bardzo często obserwowaliśmy w ciągu ostatnich miesięcy, w jakimś sensie można powiedzieć, że w całym tym trudnym czasie było budujące. Dlatego chciałem, żebyśmy dzisiaj zainaugurowali taki cykl spotkań z różnymi środowiskami, które były zaangażowane w ciągu tego niecałego roku, w ciągu tych kilkunastu już miesięcy w walkę z pandemią koronawirusa. Chcę usłyszeć głosy z różnych stron, podsumowujące w jakimś sensie wszystko to, co do tej pory, ale również formułujące postulaty co do tego, jakie są oczekiwania, jakie zostały stwierdzone braki, co można poprawić. Czemu o tym mówię? No, rok temu przygotowaliśmy i przyjęliśmy Strategię Bezpieczeństwa Narodowego. Tam działanie organizacji obywatelskich, organizacji społecznych w strukturze bezpieczeństwa państwa zostało ujęte jako ważny tego element. Nikt z nas się nie spodziewał, że tak bardzo szybko w tak trudnej i no nieprzewidzianej wtedy w ogóle sytuacji będziemy testować naszą zdolność jako społeczeństwa w tym zakresie. Uważam, że ten test wypadł co najmniej dobrze. Natomiast jest pytanie nie tyle, co organizacje społeczne mogą zrobić dla polskiego państwa, tylko co polskie państwo może zrobić dla organizacji społecznych i w związku z tym dzisiejsze nasze spotkanie tutaj w Pałacu Prezydenckim, a więc w tej instytucji, gdzie zasiada najwyższy przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający też i inicjatywę ustawodawczą zgodnie z polską konstytucją. I uważam, że ta dyskusja na temat tego, co możemy, co zrobiliśmy, co robimy, ale co możemy zrobić i w jaki sposób można organizacjom ułatwić ich codzienne funkcjonowanie i ułatwić niesienie pomocy w takich sytuacjach i organizowanie tej pomocy, ma bardzo duże znaczenie i dlatego bardzo dziękuję za przybycie i z góry bardzo dziękuję za wszystkie głosy, które na tym naszym dzisiejszym spotkaniu, w tej naszej dzisiejszej dyskusji padną.